Cześć wszystkim. Ja nazywam się Mariusz Piesiura i zapraszam Was serdecznie na serię filmików o nowościach w M365. Jest to dosyć nowy pomysł, który planujemy realizować co 3 miesiące, czyli kwartalnie wypuszczać filmik omawiający aktualności w M365. W tej sytuacji znajdujemy się trochę niestandardowo, ponieważ jesteśmy na przedziale kwartału 3 i 4, ale już od przyszłego roku na styczeń wrócimy pełnoprawnie i będziemy przedstawiali aktualności z kwartału 4. W opisie filmiku znajdziecie linki do roadmapy Microsoft produktowej, gdzie możecie znaleźć informacje o dacie publikacji danej aktualności, którą będę omawiał, oraz znajdziecie też kilka linków do dokumentacji, gdzie możecie zgłębić temat. Filmik postanowiliśmy podzielić na część dla administratorów oraz dla użytkowników. To też zaczniemy od tej części dla administratorów. Pierwszą aktualnością, która pojawiła się w minionym kwartale, jest rozszerzenie profili kart użytkowników na SharePoincie. Dotychczasowo mieliśmy możliwość podejrzenia sobie użytkownika, właśnie klikając w niego chociażby przez webpart osoby. Mamy tutaj informacje kontaktowe o organizacji, informacje o plikach związanych z daną osobą, no i jeśli ktoś sobie połączył, to także możliwość podejrzenia LinkedIna tej osoby. Teraz Microsoft daje możliwość rozszerzenia tych informacji, czyli do informacji kontaktowych możemy uzupełnić o 6 nowych danych. Dane to są User Principal Name, Fax, Street Address, Postal Code, State or Province oraz Alias. Te wszystkie 6 informacji poprzez Graph API wywołanie mamy możliwość dodania do zakładki kontaktów i one się tu będą wyświetlały. Na przykładzie zrobiłem to dla adresu służbowego. Wpisałem w Graph API właśnie informację o tym, że chciałbym, żeby ta informacja pojawiła się na mojej karcie. Tak teraz widzę ją tutaj właśnie wyświetloną. Jest to tak naprawdę dostępne dla wszystkich użytkowników, tych, którzy mają tą daną informację uzupełnioną. Dla przykładu administrator IT Dev tej informacji nie ma. To też nie pojawia się tutaj na karcie kontaktów. Proszę, nie ma jej. Jest oczywiście możliwość jeszcze rozszerzenia tego o kilka atrybutów niestandardowych. Atrybuty te pochodzą z Azure Active Directory i to są tak zwane extension atrybuty. Jest możliwość zdefiniowania pod tym extensionem dowolną daną, chociażby centrum kosztowe może to być organizacji. I załóżmy, że pod czwórką by się kryła informacja o tym, do jakiego centrum użytkownik należy. I możemy tą informację poprzez custom atrybut dopisać sobie do kontaktów. I będzie ona tak samo widoczna jak wszystkie inne tutaj właśnie w zakładce. Ja tego nie robiłem, ale można to skonfigurować właśnie poprzez Graph API. Ja wykorzystałem do tego Graph Explorer, logując się swoim kontem administratorskim i przekazując informacje zgodne z tym, co jest w instrukcji, czyli w dokumentacji Microsoft. Wygląda zapytanie mniej więcej tak, że wskazujemy atrybut, który chcemy wyświetlić, nazwa wyświetlana tego atrybutu, która się ma pojawiać właśnie na liście kontaktów, no i ewentualne tłumaczenie dla konkretnych języków. Tutaj w tym przypadku mamy dla języka niemieckiego, żeby się wyświetlało pod nazwą Kostenstelle. Kolejną zmianą dla administratorów jest wypuszczenie globalnie SharePoint Syntaxa. Jest to SharePoint, który pod spodem ma sztuczną inteligencję, która na podstawie wrzucanego mu kontentu wykrywa informacje i próbuje dopasować metadane oraz przypisywać jakieś tagi do tych dokumentów. Możemy zobaczyć sobie to na przykładzie demo. Znajdziecie link w opisie. Wchodzimy na link, widzimy taką stronę. W tym momencie możemy wybrać sobie demo, które będzie nas prowadziło i nie będziemy musieli nic klikać i samo się będzie przełączało, albo po prostu demo, na którym sami możemy coś wejść i zobaczyć. Ja włączę tą drugą opcję. No i w tej chwili mamy informację o tym, że demo się uruchomiło. Przed nami jest sytuacja, w której tworzymy przykładową bibliotekę z dokumentami. Mówi o tym SharePoint, że są 4 kroki, żeby taką bibliotekę utworzyć. Pierwsza z nich jest to tak naprawdę zbudowanie i drugie to jest wrzucenie plików, na podstawie których będzie trenować sztuczną inteligencję rozpoznawanie. Trzecia to jest wydobycie informacji, metadanych o tych plikach. No i czwarta to tak naprawdę przypisanie ich do tych dokumentów, które tam się będą znajdowały. Więc zachęcam do zobaczenia sobie demo. Najlepiej w wersji tej, której sami klikamy, bo tutaj jak widać dosyć szybko się to zmienia i można nie do końca zobaczyć to, co się chce zobaczyć. Więc zachęcam do zobaczenia samemu. Przejdźmy teraz do nowości związanej z Microsoft List. Microsoft przygotował nam możliwość wyłączania tworzenia własnej listy dla użytkowników, a także planuje już wkrótce
wypuścić opcję ukrywania domyślnych szablonów dostępnych w Microsoft Lists. Dla przykładu, jak sobie wejdę w Microsoft Lists na moim środowisku, w momencie, gdy sobie próbuję wybrać pustą listę, tutaj w wyborze domyślnie znajduje się moja lista. Ja już to u siebie nie mam, bo mam to wyłączone, ale u Was się tutaj pojawia, że jest możliwość tworzenia. Drugą zmianą, o której wspominałem, jest właśnie możliwość konfigurowania widoczności tych tutaj kafli. Czyli część z tych szablonów jest domyślna, które Microsoft proponuje, ale nie wszystkie organizacje mogą być zainteresowane wszystkimi z nich, więc będzie możliwość konfigurowania, które z nich zostaną widoczne, a które powinny być ukryte. Przenieśmy się do świata Teamsów, a w nim aktualność związana z pakietami zasad. W obrębie Teamsów mamy możliwość nałożenia na użytkownika zasady obowiązujące na płaszczyznach wiadomości, spotkań, konfiguracji aplikacji, nawiązywania połączeń czy zdarzeń na żywo. Każda z tych zasad ma na celu ograniczenie użytkownikowi trochę płaszczyzny pracy. Dzięki Microsoft mamy przygotowane kilka takich domyślnych pakietów zasad, z których możemy skorzystać i ustawić użytkownikom w naszej organizacji, wszystkim tym, którzy pełnią gdzieś podobną rolę. Ma to też na celu jakby uspójnić te zasady tym użytkownikom, którzy są na podobnych stanowiskach. Możemy oczywiście podejrzeć sobie, co te zasady wprowadzają, co te pakiety zasad wprowadzają. Pierwszy z nich, na przykład pracownik pierwszej linii, jeśli chodzi o zasady obsługi wiadomości, narzuca takie właśnie konfiguracje. Są one oczywiście możliwe do zmiany. Możemy sobie coś odznaczyć i zapisać i to się nam tutaj zapisze jako cały pakiet zasad. W przyszłości Microsoft także planuje możliwość tworzenia własnych pakietów zasad do tych, co tutaj się znajdują. Jednakże jest to na razie dostępne tylko i wyłącznie na prywatnej wersji zapoznawczej, więc to jeszcze wszystko przed nami. Inną ciekawą aktualnością w świecie Teams jest możliwość tworzenia własnych szablonów zespołów. Mamy kilka takich, które nam Microsoft zaproponował, a żeby je zobaczyć, wchodzimy na Centrum Administracji Aplikacji Microsoft Teams, wybieramy z zakładki Zespoły szablony zespołów. Ta część jest domyślnie dostarczana przez Microsoft, a ja tutaj sobie właśnie dodałem wczoraj nowy szablon zespołu Teams i nazwałem go M365 News. Team czy zespół utworzony na podstawie tego szablonu będzie miał dwa kanały, ogólne oraz M365 News oraz aplikację jedną zainstalowaną dodatkowo, czyli Planner. Żeby skorzystać z takiego szablonu, wchodzimy do Teamsa, wybieramy tutaj przy widoku zespołów, na samym dole będzie dołącz lub utwórz zespół. Następnie wybieramy utwórz zespół. No i mamy tutaj podświetlone wszystkie szablony, jakie mieliśmy zdefiniowane w Centrum Administracji. Ja wybieram ten szablon, który utworzyłem sobie sam, czyli M365 News. On mi tutaj podpowiada, co zostanie w ramach tego szablonu utworzonego. Mówię start, wybieram jaki rodzaj zespołu chcę, żeby był utworzony, czy prywatny, czy publiczny. Może być publiczny. Nazywam ten zespół, powiedzmy demo. No i mówię, żeby się utworzył. Tworzenie zespołu trochę trwa. Microsoft daje możliwość, znaczy każe na początek trochę poczekać. Zaraz się tutaj wyświetli komunikat o tym, że tworzenie będzie, o właśnie teraz, tworzenie będzie się działo w tle i zostaniemy poinformowani o tym, jak tylko ten team zostanie utworzony. Więc ja to zamykam i mój zespół się tworzy. W dalszej części filmiku przechodzimy do aktualności związane z użytkownikami i wracamy tym sposobem do nowości w SharePoincie, a tutaj nowy webpart, schemat organizacyjny. Żeby sobie dodać taki webpart, wchodzimy na jakąś stronę, wyszukujemy schemat organizacyjny wśród webpartów, ja już to zrobiłem trochę wcześniej, no i jako punkt wejścia wybieramy użytkownika, na bazie którego zostanie utworzona ta struktura organizacyjna. W konfiguracji mamy możliwość wskazania, ile poziomów nad tym wybranym użytkownikiem powinno się wyświetlać. Ja mam wybrane jeden poziom. Publikuję sobie stronę, no i mam możliwość przeglądnięcia mojej struktury na podstawie tego, co kto ma wpisane w polu Manager w Azure Active Directory. No i przechodzę dalej do Nestora i jak widać pierwsza osoba zmieniła się, no bo jest tylko i wyłącznie skonfigurowane, żeby jedna osoba wzwyż była wyświetlona prawidłowo. Przechodzę dalej, no i znowu się podmieniła. A co nowego w świecie Teams dla użytkowników? Mamy możliwość skorzystania z
aplikacji Microsoft Whiteboard bezpośrednio z Teamsów. Dotychczas ona była dostępna jako lokalnie zainstalowana aplikacja, którą każdy z użytkowników musiał sobie własnoręcznie na Windowsie doinstalować, a teraz jest ona po prostu dostępna jako zakładka w spotkaniach w Teamsie. Żeby wejść w Whiteboard na Teamsie, wchodzimy w spotkanie, które sobie gdzieś wcześniej ustawiliśmy. Ja mam przykładowe ustawione M365 News, daję edycję tego spotkania, no i mam zakładkę Whiteboard. Wchodzę w nią, no i uruchamia mi się tak naprawdę aplikacja Whiteboard. Na niej mamy możliwość wrzucenia sobie notatek, karteczek, czy też jakichś tekstów, czy tam jakichś pudełek tekstowych, kilka długopisów kolorowych, no i ołówek. Dzięki Whiteboardowi myślę, że spotkania będą znacznie przyjemniejsze i dużo łatwiej będzie zebrać myśli i burzę mózgów i zapisać sobie właśnie na takiej tablicy, bo można tak naprawdę ją współdzielić bezpośrednio na spotkaniach. Dodatkowo Whiteboard ma opcję ustawiania Presenter Mode, czyli tak naprawdę osoba, która założyła spotkanie i jest osobą organizatorem, ma możliwość szerowania swojego whiteboarda, a także zablokować innym możliwość edytowania tego whiteboarda. A jak to zrobić? Jak już wcześniej włączyłem sobie whiteboarda, tak teraz będąc na spotkaniu swoim kontem administratorem oraz jedną z użytkowników, którą sobie utworzyłem testowo, włączam szerowanie czy tam udostępnianie mojego ekranu. No i z opcji mam możliwość wybrania standardowo własny ekran czy jakieś tam uruchomione aplikacje, ale także wyświetla mi się whiteboard jako opcja do publikowania. Włączam whiteboard. On się uruchamia. No i w tej chwili moja użytkowniczka widzi ekran. No i dostała informację, że jest włączony whiteboard u niej, ale tylko i wyłącznie w trybie read-only, więc nie jest w stanie nic tutaj tak naprawdę zdziałać. W ustawieniach też nie ma zbyt wiele. Jest po prostu dostępna dalej tablica, ale w formie odczytu. Jest to oczywiście możliwe do włączenia bądź wyłączenia przez organizatora w ustawieniach. Czyli włączamy ustawienia i wybieramy, czy inni użytkownicy mają możliwość edycji, czy nie mają. Teraz nadam możliwość edytowania. Zamykam. Wchodzę na moją użytkowniczkę i dostaję w tym momencie menu, w którym może, tak jak inni użytkownicy, skorzystać z długopisów, pudełek tekstowych czy karteczek i razem z innymi współtworzyć treść. Do Teams dołączyła także aplikacja Visio, czyli bezpośrednio z kanału w wybranym zespole możemy dodać sobie zakładkę Visio. Visio służy do budowania diagramów, przepływów czy wizualizowania procesów u nas w organizacji. Dla przykładu kolega kiedyś utworzył sobie diagram jednego z naszych rozwiązań, no i ja właśnie załączam sobie ten diagram do zakładek w naszym zespole, żeby reszta zespołu mogła się z nim zaznajomić i mieć go pod ręką. Wchodzę w tym momencie do zespołu IT na kanał General. W tym momencie wybieram sobie plusikiem, że chcę dołączyć nową aplikację, no i wybieram Visio. Mając tutaj, wybieram, jak ma się nazywać zakładka. Ja to nazwę, że to będzie Jumpstart, bo tego dotyczy ten wykres. Wybieram wykres, który chciałbym, żeby się tam znalazł, czyli tak naprawdę wynikowy plik Visio. No i w tym momencie zostało załączony mój diagram w zakładce kanału. I jest on dostępny dla każdego użytkownika. Fajną opcją, która pojawiła się nowa w Microsoft Teams, jest tak zwany Together Mode. Pozwala on na spotkaniach, w których uczestniczy kilka osób i są włączone kamery, włączenie specjalnego widoku, na bazie którego pod spodem sztuczna inteligencja wykrywa uczestników i dopasowuje ich do tła, przykładowo tła ławek ze szkoły i porozsadza was po prostu po klasie. Wygląda to mniej więcej tak. Oprócz Together Mode'a do Teamsów została niedawno dołączona nowa aktualizacja, która wprowadza tryb tak zwany Large Gallery View. Jest to opcja, która pozwala naraz wyświetlić 49 użytkowników biorących udział w spotkaniu. No, dzięki temu na pewno będzie nam łatwiej pracować wspólnie i mieć ze sobą jakieś bliższe interakcje. Czy Wy też mieliście u siebie w organizacji problem z większymi spotkaniami, gdzie większa część osób chciała dojść do głosu i następował chaos? U nas na pewno. No i z tego tytułu nowa zmiana Microsoft pozwoli trochę nad tym zapanować. A jest to opcja, która wyłącza możliwość włączania mikrofonu użytkownikom, którzy biorą udział w spotkaniach. Jak to włączyć? Wchodzimy w kalendarz, gdzie mamy umówione spotkanie. U mnie to jest M365 News. Wchodzę w jego edycję. No i mam tutaj opcję do przejścia do opcji spotkania. Wchodzę w nie.
No i znajduję tutaj pozycję, która mówi o tym, czy pozwalać uczestnikom na włączanie mikrofonów. Jest ona w tej chwili wyłączona, czyli tak naprawdę użytkownik, który uczestniczy w spotkaniu i nie jest jego organizatorem, nie będzie miał możliwości własnego włączania mikrofonu. Wchodzę na spotkanie, żeby zobaczyć, czy to działa. No jestem umówiony na spotkaniu razem z moim użytkownikiem testowym Adel. Jako organizator zabroniłem jej włączania mikrofonu, więc jako ona widzi tutaj opcję wyłączoną. Chce coś powiedzieć, więc zgłasza rękę. Ja jako organizator widzę, że ktoś się zgłasza i mam możliwość udzielenia głosu tej osobie. Ta osoba już teraz powinna widzieć opcję włączenia mikrofonu jako dostępną, no i może w tej chwili zacząć coś mówić. Oczywiście trwa to tak długo, dopóki organizator znów nie wyłączy opcji włączania mikrofonu temu użytkownikowi, więc możemy tak naprawdę wybierać spośród uczestników tych, z którymi chcemy w danej chwili rozmawiać, a pozostałych wyciszyć i zabronić im dojście do głosu. W dalszej części omówimy nowe rzeczy, które pojawiły się w Excelu. W zeszłym roku Microsoft na spotkaniu Ignite ogłosił, że pracuje nad dołączeniem Visio Data Visualizera do Excela. W tym roku udało się to w końcu zrobić i jest to już globalnie dostępne, więc w każdym Excelu mamy możliwość skorzystania z Visio. Dla przykładu mam włączony Excel i mogę w zakładce Insert znaleźć Visio Data Visualizer. Klikam w niego. No i wyświetli mi się kilka przykładowych rzeczy, które mógłbym zaprezentować w Excelu. Wybieram jeden z nich. No i prezentuje mi się przepływ, który został zbudowany na podstawie danych z Excela. Jest możliwość oczywiście edytowania tych danych i budowania tych przepływów dowolnie pod swoje potrzeby. W każdej organizacji bariera językowa jest problemem, no ale dzięki Microsoft już nie takim wielkim, jakby się mogło wydawać. Mamy możliwość skorzystania z Microsoft Translator bezpośrednio w Wordzie, Excelu, PowerPoincie, a nawet Outlooku. Co za tym idzie? W Excelu przykładowo możemy wejść w zakładkę Review i znajdziemy tam opcję Tłumacz. Dzięki temu możemy zaznaczyć sobie tekst, który chcielibyśmy, żeby został przetłumaczony, no i wybrać opcję Tłumacz zaznaczona. Wyświetli nam się nowe okno, w którym zostanie ten tekst zaznaczony wpisany i pod spodem tłumaczenie na język, który sobie wybraliśmy. Jest jeszcze druga opcja, która też się wydaje być bardzo fajna, czyli wybieramy sobie tłumaczenie całego dokumentu. Znowu nam się wyświetla dodatkowe okno, gdzie jest potwierdzone, gdzie możemy sobie potwierdzić, z jakiego języka na jaki chcemy przetłumaczyć. Klikamy Translate, to zostaje wysłane do Microsoft Translator i no i otwiera nam się nowy dokument z przetłumaczonym tekstem. Właściwie całym tekstem, jaki się znajdował w tym dokumencie. Oczywiście ja tego nie zapisuję. Funkcje tłumaczenia są bez śladu, w związku z tym żadna wartość klienta nie jest zapisywana nigdzie na serwerach Microsoft, co jest oczywiście opisane w oświadczeniu o ochronie prywatności Microsoft. Żyjemy w tych specyficznych czasach, gdzie na świecie panuje pandemia. No i część firm z tego tytułu swoje siedziby zamknęła, a część próbuje dalej stwarzać pozory dalej normalnie funkcjonującej organizacji, gdzie jest możliwość przyjścia do pracy. Microsoft wychodzi naprzeciw i daje możliwość zdefiniowania u siebie w organizacji obszarów roboczych. Definiuje się przez PowerShell, jest to coś bardziej technicznego, więc może nie będę o tym mówił, na pewno znajdziecie to w opisie linku. Ale jak się teraz tak naprawdę, jak już wszystko zostanie skonfigurowane, zgłosić do pracy? Wchodzimy w kalendarz w Outlooku i tworzymy nowe zdarzenie. W nim dowolny tytuł, ja to nazwę praca, praca 2. Mogę zaprosić kilku dodatkowych użytkowników. Wiąże się z tym jeden fakt, że jeśli ci użytkownicy wszyscy chcą pójść do pracy, to jest prawidłowo. Natomiast jeśli któraś z tych osób nie będzie chciała i odrzuci to spotkanie, nie zostanie to uwzględnione w puli dostępnych miejsc. Zatem będzie trochę przekłamana informacja o tym, ile rzeczywiście osób będzie w pracy, a ile mogłoby być. Jeśli chodzi o terminy, to interesuje mnie tak naprawdę spotkanie na cały dzień. Wybieram, że nie chcę żadnego powiadomienia, bo nie jest mi potrzebne, a tutaj w lokalizacji przeszukuję sobie lokalizację, wybieram typ, który się tutaj powinien pojawić jako nowy, czyli obszar roboczy i w nim mam podpowiedziane, jakie obszary robocze u mnie zostały zarejestrowane. Ja u siebie zarejestrowałem obszar roboczy drugi, to też próbuję się właśnie zapisać do niego. Jak już wszystko mam załatwione, klikam wyślij i moje zgłoszenie jest w tej chwili rozpatrywane. Na mailu dostanę informację o tym, czy zostało ono zaakceptowane.
klikam wiadomość, no i mam informację, że całkowita pojemność tego miejsca pracy jest 10, jest dostępnych 9 miejsc. Ja zgłosiłem jedną osobę, która by chciała uczestniczyć w żądaniu, czyli tak naprawdę chciałaby przyjść do pracy, no i zostało jeszcze 8 miejsc wolnych. Tym sposobem każdy z nas może zgłaszać chęć przyjścia do biura i mieć informację o tym, czy jest taka możliwość, czy nie. Dobra wiadomość. Nowy Yammer stał się dostępny globalnie, a wraz z nim kilka funkcjonalności, które mogą się przydać do codziennej pracy przy ogłaszaniu różnego rodzaju wiadomości. Po wejściu do Yammera mamy możliwość jako administrator ustawić sobie, czy w ustawieniach Yammera, czy chcemy, żeby nowy Yammer był dostępny jako opcja dla użytkowników i standardowo się wyświetlił stary, czy chcemy, żeby Yammer był nowy włączony jako domyślnie, czy chcemy może, żeby Yammer był dostępny ten nowy jako zawsze włączony i bez możliwości wyłączenia go. No więc wchodzimy na tego Yammera, u mnie jest już włączony ten nowy. No i zauważyć można, że dużo lepiej się on ładuje, jest dużo bardziej przejrzysty i po prostu przyjemniejszy dla oka. Stare grupy Yammerowe zostały zastąpione nowymi społecznościami, które możemy oczywiście oznaczać jako ulubione, przez co będą zapisywane na samej górze listy wszystkich społeczności. Oczywiście stare funkcjonalności, jak odpytywanie czy zadawanie pytań, czy nagradzanie pracowników oraz zadawanie pytań jako ankieta, dalej pozostają. Mamy też oczywiście integrację z SharePointem odświeżoną, no i nowe webparty wyglądają tak jak nowy Yammer, czyli dużo lepiej. W nich możemy wybrać dwa. Jeden z nich to są konwersacje, które po prostu wyświetlają określoną ilość konwersacji, jaką sobie wpiszemy w konfiguracji webparta. W tej chwili mam wpisane 4, no i 4 ostatnie konwersacje z grupy sport zostały wyświetlone. Drugi webpart to jest webpart najważniejsze, czyli wyselekcjonowane posty z Yammera z danej społeczności zostają wyświetlone w formie kafelków, gdzie możemy dać lajka i przekieruje nas w tej chwili do Yammera, gdzie możemy do tego postu się odnieść. A skoro o Yammerze mowa, to jest on także dostępny z poziomu Teams. Możemy ją sobie nainstalować jako dodatkową aplikację, jako społeczności. Co za tym idzie, mamy ją dostępną z aplikacji mobilnej Teamsa. Czyli tak naprawdę jest Yammer mobilny. Jak to wygląda? Wchodzimy na Teamsa aplikację. Na pierwszy widok mamy wszystkie nasze zespoły, które w Teamsie zostały utworzone. Klikamy More, czytam więcej i tutaj powinniśmy widzieć nasze społeczności. Klikamy w tę aplikację. No i jesteśmy tak naprawdę na naszym Yammerze. Mamy oczywiście tutaj te wszystkie posty, które widzieliśmy w trakcie przeglądania tego na przeglądarce. Oczywiście są tu nasze wszystkie społeczności dostępne, możemy pomiędzy nimi nawigować. Jest skrzynka, są notyfikacje. No i tak naprawdę search na sam koniec, gdyby ktoś poszukiwał jakiejś informacji. Gdybyście tej aplikacji nie mieli dostępnej od razu, to przejdźcie sobie na Teamsa na komputerze. W 3 kropkach wpiszcie Communities i doinstalujcie aplikację. Będzie tym sposobem ona dostępna przez Teams u Was na przeglądarce czy tam na aplikacji lokalnej Teamsa i tak samo stanie się dostępna na telefonie. Wraz z nowym Yammerem mamy możliwość reagowania na kilka sposobów na posty, które pojawiają się na naszej społeczności. Dotychczas było to tylko i wyłącznie lajkowanie, co nie zawsze spełniało wszystkie wymogi, bo czasami była jakaś informacja, która nie do końca nam się podobała, a chciałoby się jednak zaznaczyć, że się ją przeczytało i jakoś zareagowało. No więc lajkowanie postów, które są smutne, no nie do końca satysfakcjonowało. Więc teraz mamy kilka tych reakcji. Jest ich dokładnie 6. Daje nam możliwość lajkowania, serduszka, uśmiechu, celebrowania, podziękowania, czy po prostu wyrażenia smutnej reakcji. Przejdźmy do Formsa. A w nim nowa aktualność polegająca na tym, że staje się on dostępny w aplikacji Office'owej na telefonach. Jak to wygląda? Wchodzimy w Office'a i spośród akcji w prawym dolnym rogu mamy możliwość tak naprawdę wyboru Create Form, czyli utwórz formularz, co tak naprawdę pod spodem utworzy nam nowy formularz w Formsie. Ja taki sobie już przykładowy przygotowałem, nazywa się on Demo Forms on Mobile. No i standardowo możemy tworzyć formularz tak, jakbyśmy to tworzyli na aplikacji webowej. Czyli mamy 4 pytania, 4 opcje pytań dostępne, czyli poprzez wybór, poprzez tekstowe pytanie, czy tam odpowiedź, poprzez ocenianie, czy wpisanie jakiejś daty.
No i budujemy sobie formularz, następnie możemy go przesłać do pracowników poprzez link czy tam mailem. Oczywiście możemy też wybrać opcję, czy chcemy, żeby tylko ludzie z naszej organizacji mogli odpowiadać, czy wszyscy, którzy mają ten link dostępny do formularza. Z Formsem związane są jeszcze dwie aktualności, które poprawiają użytkownikowi końcowemu wrażenia skorzystania z tej aplikacji. Mianowicie pojawił się m.in. status bar w momencie, gdy przechodzimy pomiędzy kolejnymi stronami na formularzach. Jak to wygląda? Wchodzimy na przykładowy formularz na Formsie, no i standardowo mamy możliwość budowania sobie ankiety z podziałem na sekcje. Sekcja powoduje tyle, że są oddzielone między sobą te pytania i wyświetla się to jako kolejna strona w formularzu. Zobaczmy to najlepiej na podglądzie. Pierwsza sekcja jest pierwszą stroną formularza. No i dodatkowo mamy ten status bar, który pozwala nam zobaczyć, ile tak naprawdę tych stron jeszcze zostało do wypełnienia, żeby po prostu określić, czy ta ankieta jest dla nas już szybka i możemy ją wypełnić, czy może powinniśmy sobie to zostawić na potem i w wolnej chwili, gdy będzie więcej czasu, dokończyć w pełni ankietę. Nawigowanie pomiędzy stronami oczywiście aktualizuje status bar. Drugą fajną opcją, która pojawiła się stosunkowo niedawno w formularzach, jest opcja możliwości wydrukowania formularza, którego zbudowaliśmy sobie. Wcześniej było tylko możliwość odpowiadania online, teraz dla ludzi, którzy może nie mają możliwości online, będą w stanie dostać taki formularz fizycznie i sobie go wypełnić ręcznie. Ta opcja jest dostępna w momencie, jak jesteśmy na formularzu i rozwiniemy więcej ustawień. Tutaj się pojawia print form, czy tam wydrukuj formularz, no i dostaniemy okno z możliwością wydrukowania. Tak jak mieliśmy przygotowane online formularz, że był podzielony na stronę, tak też propozycja wydrukowania jest dokładnie taka sama. No i klikamy tak naprawdę drukuj i przekazujemy osobie do wypełnienia. I to by były wszystkie aktualności, jakie przygotowałem dla Was w ramach tego filmiku. Zachęcam do obserwowania naszego kanału, aby być na bieżąco i zobaczyć wkrótce nowy filmik związany z nowościami M365 na kwartał czwarty 2020. Ja się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się, hej!